Cześć, siemanko, ja jestem Kozi, a to jest Europa Universalis 4. Startujemy, nie ma na co czekać, nie ma czasu na czekanie. Startujemy, przyspieszamy od razu, bo tu i tak nic się nie będzie działo. Co robimy w naszym państwie polskim? Zwiększamy relacje z Anglią, bo mamy misję w czasie. Rival of the Rival. Musimy zwiększyć opinię Anglii. Poczekajcie, spauzuję. Opinię Anglii o naszym państwie. Dostaniemy dzięki temu prestiż i diplomatic power. A nasz wielki doradca umarł. I to jeszcze zatrudniony doradca. Nic dobrego tu się nie dzieje. National unrest albo prestiż. Wezmę tego za prestiż, bo on to taki drogi, ten też taki drogi, że więc tylko Iwana Wielkopolskiego mogę wybrać, więc wybieramy tego pana. Ten pan wcale mi nie jest przydatny, no ale go wezmę, bo punkty się przydadzą. Bo trzeba rozwijać nasze państwo. Fabrykujemy dalej klejmy na naszych przeciwników z zakonu krzyżackiego. Event. Jaki super event. Stracę albo 10 prestiżu, albo dostaję... O Jezu. Tracę Spy Defense o 25%, ale dobra, niech tak będzie. Dzięki temu moi przeciwnicy łatwiej będą mogli sobie claimować moje prowincje. I znowu jestem biedny. Dobra, mogę to zmniejszyć całkiem i tak będę zarabiał. Czemu ja tak dużo płacę za tą armię? To mnie zastanawia, pewnie mam dużo konnicy. Jak ja w ogóle stoję? Force limit mam na maksa. Osiem, cztery, siedem, cztery. Administratywna technologia na wyższy poziom. Ok. Zwiększyło mi produktywność. I mogę wybrać sobie ideę państwa. Ja sobie tutaj tylko na chwilę zerknę. Czas niech leci. Nie ma czasu. W ogóle to... Tak. Poczekajcie chwileczkę. Poczekajcie chwileczkę, jedną rzecz zrobię tylko. Dobra. Wszyscy mi przeszkadzają. Jestem ahead of time, czyli wyprzedzam swoim krajem, tak jakby, technologię. Dobra, ja sobie wezmę dyplomatyczną ideę związaną z handlem, bo na tym się zawsze dobrze wychodzi, zawsze dużo pieniędzy za to wpływa, a jak widać w państwie polskim jest trochę lepiej, ale nie jest dobrze z finansami, dlatego trzeba zwiększać zarobki, szczególnie że w Krakowie mamy ten trading post. Więc trzeba zwiększać wpływ z tego. Nawet jesteśmy na samym szczycie tej układanki w Krakowie. Więc zarabiamy dużo pieniędzy. Pokończyły nam się zaufania z państwami, że nie będziemy się atakować. Z eventu dostaliśmy claimy. Tylko nie wiem na jaką prowincję. Na tą prowincję. Okej. Dobra, przyspieszam czas, bo tu trzeba robić dalej misję. Dobrze, wiem, że mogę się bić z nimi. Dobra, zrobiliśmy misję.
Dobra, odpalę misję na rozbudowę floty statków. Bo na razie jeszcze nie jestem w stanie walczyć z zakonem. Bo Bohemia się nie dołączy. A do nich Dania się dołączy i Węgry. A jak Dania i Węgry się dołączą, to po mnie zostaje mała kupka piachu. Z mojego pięknego państwa polskiego. Dobra, to niech statki się budują. Dobra. Za 3 lata będę miał 3 statki. To jest bardzo długo. Dalej tworzymy klejmy. Mostę na tą prowincję. Niech będzie. Czemu to się przestało tworzyć? Aha, znaleźli naszego szpiega w swoim państwie i musimy odczekać miesiąc przez to. Nic dobrego, no ale co zrobić? Dobrze, w Anglii już nie musisz zwiększać relacji. Tu mamy Maxa, tu mamy Maxa. To w Mołdawii zwiększaj relacje. Tutaj widzę, ta Brandenburgia się mocno rozbudowała, zjadła całe to państewko. No ładnie, ładnie. Na szczęście nas lubią nawet trochę. Moglibyśmy chyba sobie z nich zrobić. Nawet już mogę to zrobić. Już mógłbym mieć brandenburskiego sojusznika, ale nie wiem, czy ja to chcę, bo tak naprawdę to wtedy nie będę miał gdzie atakować. Ale dobra. Czemu mam tego nie zrobić? Skoro mogę. Skoro mogę, to dlaczego nie? I od razu tam zwiększajmy. Royal Mariage. Okej. Dobra. Dobra, dyplomatycznej siły możemy oddać 10, lepsze niż słabnąca siła w Kijowie. Co to mi już co się buntownicy z Wołynia, ale to jakiś chyba tylko chwilowy bunt. Chyba przemyśleli swoje złe zamiary i jednak rezygnują z tego. Siedemdziesiąt pięć procent z 13 to jest bardzo dużo chyba, nie? Nuda, wieje nudą, powiecie. Co ja wam zrobię, jak jestem jeszcze słabym państwem polskim? Czekajcie, gdzie jest moja flota? Chodźcie tu. Łączymy flotę, wysyłamy ich, żeby sobie pływali na Morzu Bałtyckim i zarabiali na siebie pieniążki. Kolejne klejmy. Na ten nieszczęsny zakon krzyżacki. Czemu ci Szwedzi, ci Norwegowie nie chcą zbić tej Danii? Jakby zbili tę Danię, to ja bym miał taką otwartą drogę do tego zakonu. Taką naprawdę otwartą. Chodź i nie pytaj o nic. Chodź, bierz swoje morze, bierz swoje ziemię. My czekamy. Ale tak naprawdę by było.
zobaczymy właśnie to, wyślemy z Kijowa na Morze Bałtyckie, czy to nam zwiększy obrót handlowy. Chyba niekoniecznie. Chyba nam zmniejszyło. Tak, zmniejszyło. Dobra, no to wracaj do Kijowa. Z kasą nie jest najgorzej, tylko strasznie drogą tą armię. Tak naprawdę. No tak, zrobię właśnie tak, że odrzucę tego konia. Pozbędziemy się go całkiem. Tą armię podzielę. Jednych wyślę tutaj, a tą armię podeślę tam. Zrobimy po prostu zamiankę. Bo czego nie? Czemu by nie zrobić zamianki? Hełm, no ja wam dam w hełm, nie się będę buntować. Buntowniki jedne. Global Trade Power nam się zwiększy o 20%. Na pewno podskoczy obrót z handlu. Dokładnie. Już znowu zarabiamy więcej. Tak, tu mamy 9,4, tu mamy 10,4. W sumie dobuduję może tych jednych. Dobra. Jednych mogę dodać. Niech stracę. Żadnych wybuchów. O Jezu, jaki to długi event jest. 18 regimentów we Lwowie. Gdzie jest Lwów? Tu jest Lwów. No dobra. Co zrobić? Okej. Podciągnę sobie armię tutaj. Nie, tą armię. To. Mogę sobie poczekać na to, podciągnę sobie armię i niech wybuchają te ci protestanci. Bo jak sobie dwoma armiami zbiję szybko, a wtedy nie będę miał tego dodatkowego tych 5% na technologii kost, ale to jest aż do 1821 roku. Przecież to będzie trwało tyle lat. Dobra. Rewolta sobie wybucha. Kiedy oni będą tutaj? Dobra, nieważne. A ja sobie to dwoma armiami zbiję szybko. I będę miał z głowy po prostu. Nie mów, że to przegram. Jak to przegram... Nie, no nie przegram. Myślałem, że już to przegram. To by była porażka taka totalna. Dwa razy większa armia. No dobra, aż tak dużo nie straciłem. Nie, no oni jeszcze nie padli od razu. Gdzie wyjdziecie? Do Halicza. Trzeba to zesquishować tą ich armię i mieć już od nich spokój. Okej. I po buntach. Tylko czekaj, to jest ta dziesiątka. Ta dziesiątka idzie do Lwowa, a ty wracasz do Chełmna. Okej. No co zrobisz? Co zrobisz? Jak... Wybuchać im się zechciało. Proszę tu wrócić. No teraz będę chwilę do tyłu. O Jezu, abym się nie w... Ile stracę? 4,80. Zmniejsz trochę ten wydatek. Żebym nie musiał brać kredytu, bo nie chce mi się brać kredytu. Bo po co? No, okej, wyszedłem na zero i już
z tym do przodu i na spokojnie mogę to zwiększyć i tak państwo sobie przeżyje. Dobra, z Mołdawii już nie ma co zwiększać tych relacji, bo i tak się już więcej nie da dalej. Więcej claimów, więcej ich pojemy. Czemu wy się nie chcecie buntować, Szwedzi? Nowy papież. Ksytus IV. Ksytus IV siada na, jako nowy papież na tronie papieskim. No, nie mogę jeszcze budować barek, bo mnie na to nie stać. Momencik. Bo event jakiś super heretycy. Jeden stabilności tracimy. Efekty technologii cost i plus jeden do misjonary strange. Dobra, weźmiemy ten. Ten, który wzmocni nam siłę naszych misjonarzy. Nie wiem, czy to mi pozwoli jakąkolwiek prowincję chrystianizować, raczej nie, bo by od razu wyskoczyło. To są ortodoksy, oni to zanim się będą chcieli chrystianizować, to prędzej umrą niż się schrystianizują. Taka prawda. Minus 10 to na razie nie mogę. Okay. To są tacy ludzie, że oni nie chcą i tyle. Nie chcą i koniec. Proszę tutaj stanąć armią. Nuda. Co zrobiliśmy w tym odcinku? No niewiele. Zrobiliśmy jedną misję, jesteśmy w trakcie robienia drugiej. Troszeczkę się rozwinęliśmy technologicznie i ideowo. Rozbudowaliśmy flotę. No i tyle, no. Nie mogę prowadzić wojny z krzyżakami, bo ją przegram. Po prostu przegram. Jak Dania przyjdzie ze Szwecją i z Norwegią, to jest już po mnie. A oni mają jeszcze sojusz z Węgrami. To jest pozamiatane. Więc taki niestety i trochę długi i trochę nudny odcinek. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie i że jeszcze się tutaj spotkamy, zobaczymy. A tymczasem dzięki wielkie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia, cześć.